Gratulacje Polkowicami na walkę, naprawdę dobry mecz. Ja jestem zadowolona za wygrane, jestem zadowolona z zachowania dziewczyn w momentach, kiedy w trakcie początku czwartej kwarty przegrywaliśmy minus 6. Po prostu to nie był taki fajny mecz do oglądania, było dużo fizyczny mecz. Pozwoliliśmy Polkowicami w pierwszej i trzeciej kwarcie bardzo dużo tych zbiórki w ataku. Ja myślę, że i w jednym i w drugiej kwarcie miały ponad 10. To znaczy 20 zbiórki w dwie kwarty to jest bardzo dużo. Cieszymy bardzo walkę dziewczyn i to, że się nie podale, że wywalczyły do końca i w takich ciężkich sytuacjach, gdzie robiliśmy też i blondę, znalazłyśmy siłę i dwie obrony, które mieliśmy w ważnym momencie tam po minutę do końca meczu, że doprowadziliśmy i rzutami, tam mądrymi decyzjami doprowadziliśmy do wygranego meczu. Na pewno tak jak zawsze, to nie jest pierwszy mecz z Polkowicami, jaki gram i zawsze jest zacięty, zawsze jest równa walka. Gratulacje dzisiaj za walkę, za to, że wróciły do gry, ale to my cieszymy się dzisiaj ze zwycięstwa. No to nad czym musimy pracować, to jest na pewno deska, z czego nie jesteśmy dumne, ale najważniejsze, że wyszliśmy zwycięsko, grałyśmy razem i z meczu na mecz jest coraz lepiej. Panowie, pytania? Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Wydaje się, że po tej pierwszej połowie no, wasza wygrana mogła być bezproblemowa, gdyby... Wydaje mi się, że to w trzeciej kwarcie chyba trochę organizacja gry szwankowała. Nie wiem, dużo było chyba takich wymuszonych rzutów, takich dograń piłek, no nie do tych koleżanek, które gdzieś tam były w dobrych sytuacjach pod koszem. Tak, myślę, że przyszliśmy mentalnie skoncentrowane na to, co mamy robić i pewnie ta różnica, którą mieliśmy na połowie, pozwoliła nam, że czujemy się trochę więcej pewni w sobie i że po prostu nie oczekiwaliśmy aż taki atak i w ataku, i w obronę od Polkowic. Niektóre dziewczyny pierwszy raz grały przeciwko ich i dlatego wydaje mi się, że nie oczekiwali tego, ale później pozwoliliśmy zbiórkę w ataku, bardzo dużo zbiórek w ataku i to, że one miały czy rzuta w jednej obronie, to jest mentalnie bardzo ciężko wytrzymać. Nie chcę mówić o fizyczności, to jest podwójne ciężko, ale cieszymy to, że nawet i przez takie błędy, które robiliśmy, znaleźliśmy ekstra siłę, żebyśmy się wrócili, obronili, kiedy było najważniejsze, dwa razy obroniliśmy i dwa auta pod koszem i dwie ich zagrywki, które zagrały. No tak, to jest moje pierwsze. No oczywiście, że jest pozytywnie i mówię jeszcze raz, ja jestem bardzo dziwna, bardzo dumna z dziewczyn, bo to, co chcę od nich i pomóc im, żeby wygrali właśnie z tym przeciwnikiem, no to jestem bardzo zadowolona i jeszcze raz mówię, jestem zadowolona dla ich, a ja jako trener no, muszę obejrzeć mecz i zobaczyć, że im następny raz będzie łatwiejsze grać przy takich warunkach i spróbować, że nie by pozwolili sobie znowu takie sytuacje. Pierwsza rzecz na pewno gratulacje dla zespołu z Gdyni, bo dziewczyny też pokazały charakter i zawsze mówię to, że ciężko się gra na tej hali, ta hala jest dość specyficzna, zawsze się cechowała tym, że są wysokie wyniki, a tutaj tak nie było, no ale ciężko zdobywać punkty jak w naszym przypadku, jak 30 piłek wyrzuca się w tak zwane krzaki i to, że my w ogóle dzisiaj byliśmy w meczu, to jest jakiś mały cud. Jeszcze raz gratulacje dla Gdyni, a my walczymy dalej. Witam serdecznie. Mimo wszystko, no pewnie gdzieś tam brakowało w tym pierwszym meczu super. Pewnie, że brakowało. Jak brakuje Stefanii, to brakuje nam też jakby izolacji tak zwanej wewnętrznej i dzisiaj nam tego zabrakło. Ciężko powiedzieć, kiedy Stefanii wróci. Ma pęknięty nos, więc to jest taka kontuzja, myślę, że szczególnie w przypadku kobiet dość istotna i doskwierająca, więc my na pewno nie będziemy tej sytuacji presować. To dopiero początek sezonu i mamy nadzieję, że wróci jak najszybciej. Ja tylko chciałam dodać gratulacje dla drużyny przeciwnej. Przez pana nasza pierwsza połowa, w drugiej próbowałyśmy wrócić, jednak no, gdzieś tam proste straty w końcówce.